Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia Pozwólcie ukochać się Bogu. Odcinek trzeci. Czyta Iwonna Teresa. Miłość i życie wewnętrzne. Pragnienie milczenia. Wejdź, duszo droga, do mojego serca i zobacz, jak tam jest wszystko uporządkowane. Jest to bowiem przybytek prawdziwej i świętej miłości. Przyjmuję tam dusze czyste, dusze doświadczone, zgłębiają tam cierpienia Jezusa, jakich nigdy serce ludzkie nie zniosło w ciągu wieków, by nauczyły się, jak należy i można kochać Boga. Czy chcesz naprawdę wejść do tego przybytku? A więc ukochaj mnie bardzo i spełnij moje pragnienie milczenia i zjednoczenia. Czyż nie zasługuję może na to? Czyż nie dałem wszystkiego za Ciebie i czyż nie jestem gotów zlać na Ciebie swe łaski? Skończę nareszcie z tym cofaniem się, które oddala Cię ode mnie i zasuwa niepotrzebną chmurką między Twoim sercem a moim. Wiem, że nie kochasz nikogo ponad mnie i że pragniesz mej miłości. To mnie pociesza. Jesteś jednak nieco niedbała i przy sposobności robisz i myślisz to, co należałoby uniknąć. Ja nigdy nie oddalam się od was, a wasza dusza czyż może być tak niegrzeszną, że porzuca mnie? Wchodzę z łaskami do serca i gdy chcę napełnić się nimi, ono zamyka się w sobie i zmusza mnie do wyjścia. Wtedy idę na poszukiwanie serc wiernych, które umieją zrozumieć i wynagrodzić. Czy nie chcesz należeć do ich liczby? O, gdybym znalazł w tym sercu przytułek i miejsce odpoczynku w tym potopie nieprawości zalewającej świat. Potrzebuję zawsze serc wiernych i miałem je w każdym czasie. Jeśli chcesz należeć do nich, oddaj się nieodwołalnie miłości nieskończonej. Takie oddanie się nie jest męczące. Jest to fala cichego potoku wypływająca z Morza Boskiej Miłości. Idź obok mnie. Trzymaj zawsze Twe oczy zwrócone ku mnie w pokornym oczekiwaniu. Powtarzam, nie żądam od Ciebie wielkich rzeczy, tylko spełnienia Twych obowiązków i stałego zjednoczenia ze mną. Są to rzeczy proste i jasne, bez pretensji, ale to życie ukryte wyróżnia się świętością, która nieznacznie skłania ku Tobie moje serce. Czujesz to sama i podziwiasz, jak to zjednoczenie ze mną daje Ci panowanie nad sobą. Nic Cię już nie niepokoi. Umiesz znieść wszystko. Widzisz więc konieczność myśleć zawsze z miłością o mnie, bo beze mnie jesteś już niczym i nie jesteś nic warta. Gdy jaka dusza oddaje mi się cała, moja nieskończona dobroć przyjmuje ją, a nawet pochłania ją we mnie, mimo jej małości i niegodności. Gdy dusza oddaje mi się, biorę za nią odpowiedzialność i staranie szczególne. Potem, gdy dusza ta, oddając mi dobrowolnie swoją wolę, traci jakby własną inicjatywę, tak jak ktoś opierający się zbyt gorącej kąpieli, jeśli został zanurzony w nią przemocą, musi potem znosić jej następstwa, tak dusza, którą łączę z moim bóstwem, musi poddać się działaniu łaski. Postępuj więc tak, by widziano Cię odtąd zjednoczoną z Bogiem jak najbardziej. Świat, ludzie, wydarzenia niech będą dla Ciebie jakby burzliwym morzem, które przeraża i zmusza do szukania pomocy. Idź w milczeniu obok mnie, a jeśli widzisz tylko mnie, idziesz tylko za mną, myślisz o mnie i kochasz tylko mnie,
Czyż będziesz mogła być w ciemnościach, w zimnie i w bolesnej niepewności? Ufne oddanie się. Bądź zawsze zjednoczona ze mną, a dam Ci udział w radości nieskończonej. W stałym zjednoczeniu ze mną dam Ci zakosztować upojenia boskiej mowy i ufnego oddania się mojej boskiej woli. Nic nie może przeszkodzić temu objęciu miłości nieskończonej, chyba że dusza dobrowolnie oddali się przez grzech i obojętność. Kochaj mnie miłością czystą, prostą, całkowitą. By zdobyć taką miłość, wyrzeknij się wszelkich innych radości, które mogłyby zająć chwilowo Twe serce lub Twój umysł czy próżną miłość własną. Oderwij się od wszystkiego, co jest tylko ludzkie i przejściowe, a zwróć się cała ku mnie. Jest rzeczą konieczną, byś się odłączyła od spraw ziemskich, jeśli chcesz być złączona ze mną. Jestem zazdrosny, gdy zajmujesz się czym poza mną. Współczuję Ci, gdy dręczą Cię pokusy i nie możesz pozbyć się ich szybko, lecz nie znoszę, gdy chcesz tylko zadowolić siebie. Chcę być bowiem Twą jedyną myślą, jedynym westchnieniem, jedyną Twą miłością i ucieczką. Chcę, byś była cała zjednoczona ze mną. Chcę, byś przyjmowała wszystko, nie tylko ode mnie, ale też jako dobro ode mnie, uznając z wiarą i wdzięcznością przyczynę i wolę dotyczącą Ciebie. Chcę spoczywać bez przeszkody w Twym umyśle i sercu. Czyż będziesz jeszcze przedkładała trochę dymu i ziemi nade mnie? Staraj się, by serce Twe było wolne zawsze od wszystkiego, co mnie się może nie podobać i wywołuje zazdrość moją. Stworzenia nie mają żadnego prawa do posiadania Twego serca, nawet częściowo. To też nie dopuszczaj ich do niego, chyba tylko w duchu miłości nadprzyrodzonej. Bierz przykład ze mnie, bo nazwałem braćmi moich towarzyszy i oddałem moje życie jedynie, by zbawić was. Pragnę, by nasze zjednoczenie stało się doskonałe. Wtedy wszystkie Twe czyny spełnione pod wpływem miłości nie będą już zajmowały Ciebie. Będą jak teren, który trzeba przejść, dbając jedynie o to, gdzie stawiać kroki, by się nie potknąć. Moja droga Matka i Święty Józef nie oddalali się duchem ode mnie ani na chwilę. Gdyby nawet nie byli dla mnie tak bliscy, trwaliby w zjednoczeniu ze mną. Bo nie zajęcie, ani miejsce czyni świętego, lecz tylko życie wewnętrzne i zjednoczenie całkowite ze mną. Za mało ufasz. Bądź wierna łasce, ze wszystkimi jej natchnieniami, wielkimi czy małymi. Nie myśl nigdy o przeszłości ani o przyszłości. Dbaj tylko o to, by oświecać chwilę obecną, dążąc do mojej miłości. Czuwaj nad sobą z minuty na minutę, a odkryjesz wtedy więcej cudów mojej miłości, która dąży wciąż, by cię obdarzać. Czy wiesz, dlaczego masz tyle trudności? Wylewasz się zbyt na zewnątrz i za mało ufasz mnie. To nie pokusy odwracają cię ode mnie, lecz tylko twój bezmyślny sposób życia i działania. Każdą moją czynność spełniałem poważnie i spokojnie. Taką powagę i spokój powinnaś mieć i ty w każdym ruchu i uczynku, jakiego chcę od ciebie. Będziesz wtedy miała czas wypełniać to dobrze. Przeciwnie, działając z pośpiechem, zdajesz się nie ufać mi, skoro nie daję ci możliwości dokonać tego ze spokojem.
czuwaj nad tymi złymi skłonnościami i okiełzaj Twą gwałtowność działania. Patrz zawsze na mnie z miłością, czcią, a łaski mojej nie zabraknie Ci nigdy. Jeśli przy każdej nowej czynności spojrzysz na mnie, szukając mego zezwolenia, jakże będziesz mogła spełniać ją potem obojętnie? Ja działam nie w hałasie, ale w uspokojeniu wszystkich waszych uczuć, bo jedynie w uspokojeniu wewnętrznym dusza może przyjąć pełnię darów Ducha Świętego. Dusze, które poświęcają się mnie całkowicie, stosują się do moich natchnień i znajdują we mnie wszystko, czego chcą i mogą pragnąć. Uważaj dobrze na wyrzuty sumienia, jakie Ci podsuwam. Są one czujnymi strażami mojej miłości. Uważaj, by korzystać z mej łaski. Nie rozpraszaj się. Zajęta swymi obowiązkami, żyj jakby nie wiedząc, co się dzieje dookoła Ciebie. Wtedy nabędziesz życie wewnętrzne, jakiego chcę. Pokój, jakie daje ono duszy mojej, będzie już dla niej nagrodą. Weź się do dzieła. Ja nie zmuszam nikogo, ale daję się wszystkim z jednakową dobrocią. Jednak nie mogą osiągnąć mojej obecności ci, którzy nie mają wolnego serca gotowego na łaski. Jeśli pragniesz prawdziwie mojej miłości, staraj się o milczenie i skupienie, bo tylko wtedy dojdziesz pewnie do tego. Unikaj zawsze myśli i słów niepotrzebnych. Trzymaj się oddalona od wszystkiego czy od każdej rzeczy, która by mogła zająć zbytnio twój umysł i serce. Bądź obojętna na wszystko, co nie jest w stosunku ze mną. Inaczej tracisz mnie zbyt z oczu, a myśli twoja podąży za tym, co się dzieje dookoła. Widać z tego, że miłość moja nie zajęła cię jeszcze tak, by wyłączyć wszelkie inne zajęcie czymś. Mogąc żyć niebiańsko tu na ziemi, ty tracisz czas na tysięczne historyjki, które szkodzą twej duszy i pozbawiają pokoju. Pragniesz zjednoczenia ze mną, a nie czynisz wysiłków, by je mieć. Masz przecież usposobienie i zdolność do kochania. Nie pozostawiaj tego bezczynnie wobec Boga. Zabierz się poważnie do wysiłku. Podtrzymam z miłością duszę słabą, która ledwo trzyma się na nogach. Te zaś, które trzymają się zawsze głupstewek, zostawiam same. Jeśli chcesz podobać mi się prawdziwie, staraj się zachować miłosne milczenie. Kochaj milczenie. Dostosuj się do jego wymagań, a postąpisz we wszystkich cnotach. Bo cnotliwe milczenie sprawi, że dusza widzi, słyszy i kocha. Milczenie jest kluczem miłości, bo bez niego miłość nie jest trwałą. Milczenie i skupienie są konieczne do zjednoczenia ze mną. Milcz, o ile to możliwe ze wszystkimi, ale mów wiele ze mną. Wtedy ja sam wystarczę ci. Czyż nie widzisz, że łatwiej jest milczeć, niż mówić dobrze? Naśladuj moje wieczne milczenie na łonie bóstwa i milczenie doczesne w łonie Madonny. Milczenie praktykowałem zwłaszcza przez 30 lat życia ukrytego. W życiu publicznym, nie mogąc milczeć w dzień, poświęcałem noce na modlitwę. Czyniłem to dla pouczenia was, by dusze zrozumiały wartość życia wewnętrznego. Rozważaj również moje milczenie w tabernakulum. Milczę nawet wobec tych, którzy przychodzą mnie nawiedzić. Nauczę więcej moim milczeniem,
niż gdybym mówił. Rozważając to moje zupełne ukrycie, dusze czują się zmuszone do pragnienia naśladowania mnie w tym. Jeśli ja, mądrość przedwieczna, mówiłem tak mało, o ileż bardziej powinnaś milczeć ty, która nie umiesz wcale mówić mądrze. Nie poznasz nigdy dostatecznie wielkości pożytku i konieczności cnoty milczenia. Zachowanie milczenia kosztuje, ale daje wiele, bo umartwia twoje ja, które by chciało wypowiedzieć swe sądy, przedstawić własne pretensje i życzenia. Trwaj więc w milczeniu, o ile tylko możesz, a unikniesz wiele win. Męczy mnie hałas twego głosu, a odpoczywam w milczeniu twego serca, twej myśli i twych ust. Im mniej mówisz do stworzeń, tym bardziej zbliżasz się do mnie, by słuchać głosu mego. Jestem niezmienny, dlatego lubię usposobienie równe i spokojne. Lubię mowę poważną i stanowczą. Jakże będziesz się dobrze czuć wieczorem, gdy dla mojej miłości powstrzymasz się od gadania przez cały dzień. Jakże cię przyciśnie do serca moja matka, która tak była skąpa w słowach. Staraj się więc naśladować ją w tym. Pewność, że wynagrodzisz za bluźnierstwa przeciw Maryi i mnie, powinna zachęcić cię do pozbawienia siebie tylu zadowoleń, nawet z dobrego mówienia. Pomoże ci to również do zachowania postanowienia nie krytykowania nikogo. Polecaj się Maryi. Lubię, gdy dusze zwracają się do niej po radę. Święty Józef jest również wzorem milczenia. Naśladuj go choć trochę. Kocham bardzo mego karmiciela, jak też dusze mające do niego nabożeństwo. Kiedy kto prosi mnie za jego przyczyną, wysłuchuję tego zawsze. Staraj się naśladować go i modlić się do niego.